Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dobrze, że rząd zablokował ukraińskie zboże. Tak, ale trzeba to rozwiązać w zgodzie z Unią Europejską. Rząd wie, co dla nas najlepsze. Nieprawda, oni kłamią. Platforma Obywatelska zna prawdę. Zostawmy rządy Prawu i Sprawiedliwości. Kobieto, ty zostaw politykę mężczyznom. Wstyd, to skostniałe poglądy. A co, lepiej aborcję popierać? Już niebawem pogonimy to towarzystwo. PiS o nas dba i niech tak zostanie. PiS. Konfederacja, Konfederacja, Konfederacja. Tylko PiS. Skłóciliście rodziny. Ja wolę być bezpartyjny. 98% Polaków jest bezpartyjnych. Oddaj głos na bezpartyjnych samorządowców. Partie polityczne straciły umiejętność słuchania zwykłych ludzi, zajęły się sobą i oddaliły się od problemów lokalnych społeczności. Dlatego konieczne są zmiany. Zapewnimy dostęp do żłobków i przedszkoli, aby każda mama chcąca pracować mogła oddać swoje dziecko pod profesjonalną opiekę od najmłodszych dni zarówno do żłobka, jak i potem do przedszkola. Zadbamy o edukację dzieci i młodzieży w naszych szkołach poprzez wprowadzenie bonu edukacyjnego, zdrowy, zbilansowany posiłek dla każdego dziecka, dostęp do psychologa, pedagoga, a także zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli. Ochrona zdrowia w Polsce wymaga gruntownej reformy. Pomimo zwiększania nakładów na służbę zdrowia, kolejki do lekarzy nie skracają się, a wręcz wydłużają. Mam doświadczenie i wiem, jak rozwiązać te problemy. Dlatego 15 października proszę Państwa o głos. Małgorzata Gromala, lista numer 1, bezpartyjni samorządowcy, miejsce numer 1. Dzień dobry, nazywam się Anna Mułka. Kandyduję do Sejmu z listy numer 1, pozycja numer 4. Jest to lista bezpartyjnych samorządowców. Nigdy nie należałam i nie należę do żadnej partii. Od lat działam i pracuję na rzecz zdrowia kobiet w mieście Nowym Sączu i w okolicach. Moją misją w tych wyborach jest kobieta, jej zdrowie i szeroko pojęty dobrostan. Zapraszam Panie do współpracy, zapraszam do urn 15 października. Nie pozwólcie, żeby ktoś zadecydował za Was. Razem możemy wszystko, razem możemy dużo zmienić. Wasze zdrowie w Waszych rękach, Wasz głos, głos kobiet jest bardzo ważny w tych wyborach. Mi pozwólcie zająć się sobą. Oni kłócą się o poglądy, o wiarę, o pieniądze, o wszystko. Dzielą nas, Polaków. Zbyt dużo ich chce władzy i stołków. Jest ich wielu, ale to nie wszyscy. Nie należę do nich. Nie łączę się z nimi. Nie biorę udziału w podziale Polski. Myślisz, że jesteś sama? Myślisz, że jesteś sam? Każdy chce normalnej Polski. Każdy chce spokoju. Każdy chce pójść dalej. Myślisz, że nie możesz nic zrobić? Sama możesz zmienić służbę zdrowia. I nie stać w długiej kolejce do lekarza. Możesz dać zerowy PIT. I polepszyć życie Polaków. Pozwolić na równouprawnienie. I godne płace. Ty masz wpływ na polskie miasta i wsie. Wpływ na nich. Nie muszą nas kusić. Możemy zmienić Polskę. Nie wmówią nam, że Polska należy tylko do nich. Oni nic nie mają. To wszystko jest nasze. Każdy może oddać głos. Jeden po drugim. Nie prosimy Cię o pieniądze. Prosimy Cię o Twój głos. Umiemy go wykorzystać. Osiągnęliśmy sukces w samorządach, przedsiębiorstwach, w NGO-sach. I zrobimy to w całej Polsce. Jest nas 98%. Jesteśmy bezpartyjni. Normalna Polska. Lista numer 1. Bezpartyjni samorządowcy. Partie polityczne straciły umiejętność słuchania zwykłych ludzi, zajęły się sobą i oddaliły się od problemów lokalnych społeczności. Dlatego konieczne są zmiany.
Zapewnimy dostęp do żłobków i przedszkoli, aby każda mama chcąca pracować mogła oddać swoje dziecko pod profesjonalną opiekę od najmłodszych dni zarówno do żłobka, jak i potem do przedszkola. Zadbamy o edukację dzieci i młodzieży w naszych szkołach poprzez wprowadzenie bonu edukacyjnego, zdrowy, zbilansowany posiłek dla każdego dziecka, dostęp do psychologa, pedagoga, a także zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli. Ochrona zdrowia w Polsce wymaga gruntownej reformy. Pomimo zwiększania nakładów na służbę zdrowia, kolejki do lekarzy nie skracają się, a wręcz wydłużają. Mam doświadczenie i wiem, jak rozwiązać te problemy. Dlatego 15 października proszę Państwa o głos. Małgorzata Gromala, lista numer 1, bezpartyjni samorządowcy, miejsce numer 1. Na co dzień zarządza kilkunastoma firmami z branży produkcji sprzętu elektrycznego oraz spożywczej. Jego działalność gospodarcza przepladała się także z aktywnością polityczną. Teraz, we wrześniu, Józef Sztorc będzie świętował jubileusz 55-lecia pracy jako przedsiębiorca. 55 lat temu, we wrześniu, bodajże drugiego, rozpocząłem robotę na pracę na własny rachunek. Przez ten czas powstało wiele pomysłów i działalności. Jednym z zakładów prowadzonych przez Józefa Sztorca jest Tarel, który mieści się w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. W sumie w kraju przedsiębiorca ma kilkanaście działalności. Ktoś to powiedział, że dobrze jest, jak biznes ma kilka nóg. I to akurat się tak składa, że tutaj w Tarnowie, w Nakle nad Notecią, szczytnie jest elektryka, wszystko związane ze sprzętem elektrycznym, a Leżajsk, Koprzywnica, Stara Wieś, Frampol, Stare Miasto, no to jest produkcja warzyw i owoców wszystkiego, przetwórstwa warzyw i owoców wszystkiego, to co związane z polską wsią, z polskim produktem rolnym. Skupujemy wszystkie owoce i warzywa, co polska ziemia produkuje, przetwarzamy je, sprzedajemy. W roku skupujemy około 100 tysięcy ton warzyw i owoców, to jest kolosalna ilość, 100 milionów kilogramów, tak na kilo przeliczyć. Eksportujemy prawie do 40 krajów świata. 70-75% produkcji jest eksportowane. W codziennej pracy przedsiębiorcy pomaga rodzina. Ograniczam dzień pracy z 12 godzin do 8. Sam bym temu nie dał rady. Mam 4 dzieci i żonę. Jakoś razem to tą biedę ciągniemy, robotę dzieciom, około 10 firm chyba, czy 11, robotę dzieciom rozdzielałem, jedni robią to, drudzy to. Ja staram się takim ojcowskim okiem na to patrzeć. Warto zaznaczyć, że w ramach firmy Tarel funkcjonuje zakład pracy chronionej, który ma najlepszy w Polsce wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, to ponad 90% załogi. W tych 90% jest ponad 70% z pierwszą i drugą grupą inwalidzką, z dawną pierwszą i drugą grupą. Dzisiaj to jest stopień znaczny czy umiarkowany. Wokół zakładu pracy chronionej jest jeszcze, utworzyłem kiedyś, no 25 lat temu, warsztat terapii zajęciowej. Jedyny w Polsce taki prywatny warsztat, który do dziś wspaniale funkcjonuje. Drugą rzeczą koło WTZ-u jest Zakład Aktywizacji Zawodowej. Jest tam równa setka ludzi z pierwszą grupą, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ludzi niewidomych na wózkach, bez rąk, bez nóg. Wszyscy mają pracę. Są też plany na przyszłość. Chcę zrobić takie modelowe rozwiązanie z WTZ, ZAS, ZPHR i chcę zrobić takie centrum obsługi, rehabilitacji, wypoczynku osób niepełnosprawnych. Coś na wzór Domu Pomocy Społecznej. Jesteśmy na etapie zezwolenia na budowę. Jest już wszystkie uzgodnienia. Są wykonywane prace ziemne. Będzie to piękny obiekt na powierzchni 18 hektarów. Tu na Woli Rzędzińskiej, gdzie będzie
jest hektar lasu, są dwa stawy do rehabilitacji. Józef Sztorc, by podsumować swoją działalność i opowiedzieć ją potomnym, napisał książkę. Ta książka to jest moje wspomnienia, moja historia. Piszę to parę lat, bo mam materiału na parę książek, ale musiałem to skoncentrować w jednej na 500 stronach. Masę zdjęć, masę różnych dokumentów. Są rzeczy lepsze i są gorsze. Wielu dokręcam śrubkę, ale nie oszczędzałem też wielu polityków. Na wszelki wypadek kilka razy czytałem, żeby przypadkiem do sądu nie iść. Książka ma zostać wydana lada dzień. Z kolei jubileusz 55-lecia działalności gospodarczej Józefa Sztorca odbędzie się w połowie września. Przychodzimy do Was z gwarancją lepszej Polski. Nie ma zwycięstwa bez trzeciej drogi. Dość kłótni, do przodu. Idziemy do wyborów jako trzecia droga. Polska 2050 Szymona Hołowni. I Polskie Stronnictwo Ludowe. Koniec kolejek do lekarza specjalisty. Jeżeli w ciągu 60 dni nie dostanie się do specjalisty, idziesz prywatnie, a NFZ pokrywa koszty Twojej wizyty. Tani prąd, czyste powietrze. Zielona Małopolska. Polski senior, europejski standard. Rodzina z jednym dzieckiem będzie płaciła mniejszy podatek dochodowy. Z trojgiem dzieci podatek ten będzie symboliczny. Kobiety, do przodu. Zlikwidujemy lukę płacową między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. 6% PKB na edukację. Zapewnimy podwyżki nauczycielom, zagwarantujemy polskim dzieciom ciepły posiłek i dostęp do psychologa w każdej szkole. Drodzy Krakowianie, Małopolanie, oto nasza drużyna, drużyna trzeciej drogi. Trzecia droga, druga lista, pierwszy wybór. Dość kłótni, do przodu. Jako trzecia droga idziemy do wyborów razem, aby naprawiać Polskę. Dzięki tradycji i doświadczeniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i świeżości Polski 2050 Szymona Hołowni zapewnimy Polkom i Polakom dobrą przyszłość i bezpieczeństwo. Kiedy inni się kłócą, za czyich rządów było gorzej, my pracujemy, aby w Polsce żyło się lepiej. W Senacie zadbam o to, by prawo stanowione w Polsce było mądre i przyjazne obywatelom. Wprowadzimy rodzinny PIT. Już jedno dziecko zapewni wyraźną ulgę podatkową, a od trzeciego podatek będzie symboliczny. Bez nas, bez kandydatów trzeciej drogi, nie powstanie rząd, który dokona zmian w Polsce. Polska potrzebuje nowoczesnej armii, a połowa zakupów dla wojska ma pochodzić z polskich zakładów. Przedsiębiorcy, zlikwidujemy nienormalną 9% składkę zdrowotną, której nie można odliczyć od podatku. Gwarantujemy dobrowolny ZUS dla firm zagrożonych niewypłacalnością. Oto nasza drużyna, drużyna Małopolski Zachodniej. Trzecia droga, druga lista, pierwszy wybór. Tworzymy jedność. Dość kłótni. Do przodu. Idziemy razem. Idziemy trzecią drogą. Idziemy po to, by naprawiać Polskę. Gdy inni kłócą się, za których rządów w Polsce żyło się gorzej, my pracujemy nad tym, by żyło się lepiej i bezpieczniej. Koniec kolejek do lekarzy specjalistów. Jeżeli po 60 dniach nie umówisz się do lekarza specjalisty, idź prywatnie. NFZ pokryje koszty Twojej wizyty. Gwarantujemy proste i przejrzyste podatki. Prowadzimy PIT rodzinny oraz dobrowolny ZUS dla mikroprzedsiębiorców tracących płynność finansową. Silna Polska to nowoczesna armia, którą trzeba na bieżąco modernizować. Zadbamy o to, by 50% sprzętu zakupowanego przez wojsko pochodziło z polskiego rynku. Podwyżki w budżetówce to nasza obietnica. W nowym budżecie znajdziemy na nie środki. Jeżeli zostanę wybrany senatorem, bezpieczeństwo żywnościowe Polaków będzie dla mnie priorytetem. Trzecia droga, druga lista, pierwszy wybór. Dość kłótni i do przodu. Razem jako trzecia droga idziemy do wyborów, żeby naprawić Polskę. Warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, zakłady, które dają szansę na możliwość na wejście na rynek pracy. A czemu to jest tak ważne, żeby ci, którzy mają niepełnosprawność, mogli pracować? Bo praca to jest ta możliwość własnej godności, uzyskania własnej godności.
proste i przewidywalne podatki. Wprowadzimy jeden przelew, który będzie regulował zobowiązania podatnika i przedsiębiorcy do państwa. Stawiamy na ludzi pracowitych, kreatywnych, na przedsiębiorców, pracowników i ich rodziny. Praca musi się opłacać. Koniec kolejek do lekarzy. Jeżeli w ciągu 60 dni nie dostaniesz się do lekarza specjalisty, idziesz prywatnie, a NFZ ponosi koszty twojej wizyty. Korzystając z środków KPO, sprawimy, że wasze rachunki będą tańsze. Chcesz płacić niskie rachunki? Głosuj na trzecią drogę. Kobiety do przodu. Ja jako kobieta położna, zawsze z kobietami, teraz z trzecią drogą, zlikwidujemy różnice płacowe między kobietami i mężczyznami. Polityka wymaga pełnego poświęcenia, bo sprawy obywateli nie mogą czekać. Dlatego potrzeba w niej ludzi sprawdzonych, nie zajmujących się jałowymi kłótniami, ale wsłuchujących się w głos mieszkańców. Politycy z Warszawy muszą w końcu zrozumieć, że bez metra w Krakowie, krakowianie skazani są na korki. Władze nie mogą gnębić przedsiębiorców kolejnymi podatkami. Mieszkańcy Małopolski muszą mieć pełną opiekę medyczną, którą zapewni rozbudowa szpitala uniwersyteckiego. Przed nami wiele ważnych spraw, którym możemy podołać tylko wspólnie. Dlatego bądźmy razem 15 października. Jak jest trudny czas, to dobry gospodarz musi oszczędnie gospodarować. Nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Za to drukowanie pieniędzy zapłacisz ty, twoje dzieci i wnuki. To jest Donald Tusk z jakiejś jamy bandyckiej. Cześć wujku. Pamiętajcie o tym ryżem. No skubaniec. On woli Niemcy. Dla Kaczyńskiego najważniejsza jest partia. Nasza partia aniołów. Pogonić te władze. Prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO. Kłamstwo, korupcja, złodziejstwo. Kto za tym stoi? Donald Tusk. Będzie z nas wszystkich robił głupków. Niech idzie do swoich Niemiec. Dość tej władzy. Największe zagrożenie dla Polski. Seryjni zabójcy kobiet. Wróg naszego narodu. Pogonić te władze. To są niemieckie śmieci. Przeproście i spadajcie. Śmieci. Zabójcy. Wróg. Skubaniec. Niemiec. Prosimy bardzo o lekarza. No. W sumie garstka osób chce rozbić układ, który no trwa. Prędzej się Platforma porozumie z PiS-em niż z Konfederacją. Nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Konfederacja ostrzega. Układ wciąż trwa. Nie daj się znowu nabrać. Śmieci. Zabójcy. Wrok. Skubaniec. Niemiec. No. Halo. Halo. Głosujcie na nas. Damy dużo. Zarobki 100 tysięcy, brutto i netto. Halo. Damy więcej i dorzucimy zasiłek pogrzebowy. Damy jeszcze więcej i odnowimy wam bloki. U nas konkretnie, każdy będzie bogaty. A my wstaniemy z kolan.
bo interes Polski jest najważniejszy. A my jesteśmy dumni z bycia Polakami. My nie wpuścimy imigrantów. Bo już wpuściliście. Ryży kłamie, ale teraz wpuścimy mniej. My wpuścimy jeszcze mniej. My wpuścimy mniej niż mniej. A my jeszcze mniej niż mniej niż mniej. A my mniej niż wasze mniej niż mniej. A my mniej niż mniej do kwadratu. Polska dla Polaków. My mniej. 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 Nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Konfederacja radzi. Dobrze się zastanów, co wybierzesz. Przyjmiemy imigrantów. Ekspresowo. I przez zieloną granicę. 15 października głosuj na Konfederację. Przerwamy program, by pokazać Państwu ukrywaną przed Wami prawdę. Tego tutaj nie zobaczycie, ale mówią o tym inne media. Straszą uchodźcami, budują płot, a tymczasem okazuje się, że PiS stracił kontrolę nad naszymi granicami i sprzedał nasze bezpieczeństwo. Wszyscy w MSZ wiedzieli i minister też. Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatów wysyłaliśmy listy z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni. Islamabad, Stambuł, Abudża i tego było dużo więcej. Telefon, przelew, pieczątka, to działało jak mafia. Ekskluzywne posiadłości dla Fundacji Bliskich Ministrowi Edukacji. Dla swoich wille za miliony, dla reszty mieszkania plus z kartonu. Drożyzna, grzyb i niekończące się usterki. Rządowy program mieszkaniowy to katastrofa. Te mieszkania się rozpadają. Rząd chwali się bezpieczeństwem polskiego nieba, a dwa miesiące później gubi 6-metrową rosyjską rakietę, która mogła mieć jądrową lub biologiczną głowicę i nie mogli jej znaleźć przez 4 miesiące. Pocisk znalazła przerażona kobieta na wycieczce. Politycy PiS brali udział w aferze okradania pojemników PCK. Czerwony Krzyż mógł stracić nawet 3 miliony złotych. Część pieniędzy przekazywali na kampanię wyborczą PiS. Kiedy Polacy walczyli o życie, oni robili na nas interesy. Ministerstwo Zdrowia zapłaciło 5 milionów złotych instruktorowi narciarstwa za nadające się do wyrzucenia maseczki, ale ważne, że instruktor to przyjaciel rodziny ministra. Handlarz bronią z czarnej listy ONZ, powiązany z albańską mafią, były współpracownik SB, dostaje blisko 200 milionów złotych za respiratory. Umowy nie wykonuje. Odpowiedzialny za to minister przechodzi do innego ministerstwa, a handlarz podobno umiera w Albanii. Zostaje szybko skremowany i bez informowania sąsiadów pochowany. O sprawie cisza, a pieniędzy dalej nie ma. Zobaczcie, może być normalnie.
stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Przerwamy program, by pokazać Państwu ukrywaną przed Wami prawdę. Tego tutaj nie zobaczycie, ale mówią o tym inne media. Straszą uchodźcami, budują płot, a tymczasem okazuje się, że PiS stracił kontrolę nad naszymi granicami i sprzedał nasze bezpieczeństwo. Wszyscy w MSZ wiedzieli i minister też. Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatu wysyłaliśmy listy z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni. Islamabad, Stambuł, Abudża i tego było dużo więcej. Telefon, przelew, pieczątka, to działało jak mafia. Rząd chwali się bezpieczeństwem polskiego nieba, a dwa miesiące później gubi 6-metrową rosyjską rakietę, która mogła mieć jądrową lub biologiczną głowicę i nie mogli jej znaleźć przez 4 miesiące. Pocisk znalazła przerażona kobieta na wycieczce. Handlarz bronią z czarnej listy ONZ, powiązany z albańską mafią, były współpracownik SB, dostaje blisko 200 milionów złotych za respiratory. Umowy nie wykonuje. Odpowiedzialny za to minister przechodzi do innego ministerstwa, a handlarz podobno umiera w Albanii. Zostaje szybko skremowany i bez informowania sąsiadów pochowany. O sprawie cisza, a pieniędzy dalej nie ma. Rząd na konferencji chwalił się, że największy samolot świata przywiózł 1000 maseczek. Tylko że miały sfałszowane certyfikaty i nie spełniały norm, a i tak trafiły do medyków. Zapłaciła za to państwowa spółka. Zobaczcie, może być normalnie. Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Dzień dobry. Mam dla Was świetną wiadomość. Jest na kogo głosować w wyborach do Senatu. Nie musicie już wybierać mniejszego zła. Nazywam się Wojciech Ozdoba i jestem kandydatem do Senatu z okręgu nr 31. Apeluję do mieszkańców Olkusza i powiatu olkuskiego. Zagłosujcie na kogoś, kto nie zniknie pierwszego dnia po wyborach. Znacie mnie. Jestem Waszym sąsiadem, a od 9 lat jestem jednym z najbardziej aktywnych radnych w Olkuszu. Bardzo proszę o Wasz głos 15 października. Wojciech Ozdoba, kandydat, który nie pęka.